Siemanko, ja jestem technokrata i dzisiaj przychodzę do Was w niesamowitej recenzji. W recenzji sprzętu tak mocarnego, że mój pecet się chowa. Pomimo tego, iż ten sprzęt jest tak ze 20 razy mniejszy, objętościowo, jak nie jeszcze więcej. A mowa tutaj o Asusie Rockstreak Scar. 18. Najpotężniejszy laptop na rynku. Śmiem taką tezę yy, wrzucić, a na pewno o najpotężniejszej możliwej konfiguracji, bo siedzi tu i9 13980HX, najmocniejszy procesor mobilny z taką konfiguracją jak najnowsze 13. generacji em, Raptor Leki, czyli 8 rdzeni mocnych, 16 rdzeni słabych z boostem do 5,6 GHz. Do tego najmocniejszy mobilny RTX, RTX 4090 TDP 175W. No, cała reszta to już taki lekki saporcik, a mianowicie 32GB DDR5. No i to nie wszystko, co ten laptop ma do zaoferowania, bo specyfikacja jest spektakularna i mocniejsza od jakichkolwiek, znaczy może nie jakichkolwiek, ale od znacznej większości. Pecetów bym powiedział na rynku. Na pewno mocniejsza od mojego peceta, ale to nie to urzekło mnie w tym laptopie. Najbardziej. Oczywiście nie ma beczki miodu bez łyżki dziegciu, więc co to za łyżeczka? O tym się przekonacie z tej recenzji, a my już sobie zacznijmy. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, pierwsze wrażenia, to tutaj zapraszam Was do mojego unboxingu. Tam poświęciłem całe 15 minut gadania na temat tego, jakie pierwsze wrażenie na mnie zrobił ten laptop, ale jeżeli chodzi o już takie drugie wrażenie, tutaj śmiało mogę powiedzieć, że jest podobnie, bardzo dobra jakość wykonania. Dużo metalu, to jest ciężki, ale to nie jest ten laptop, który wiecie, zabieracie ze sobą do plecaczka i śmigacie na luzie wszędzie z nim. To jest raczej ciężka maszyna, która ewidentnie zastępuje Wam stacjonarkę. Dla osób, które chcą być mobilne na takiej zasadzie, że wiecie, często macie gdzieś jakieś wyjazdy, albo jesteście studentem, często poruszacie się uczelnia, dom i tak dalej. Dla osób, które często się przemieszczają, chociaż... Są mi takie osoby, nie, i tu jak najbardziej tego nie neguję, które takiego sprzętu używają jako sprzętu stacjonarnego. Używałem go tylko w domu i jak najbardziej ten lapek może w pełni, w pełni zastąpić nam PC-a. zwłaszcza jeżeli chodzi o moc, ale też jeżeli chodzi o ekran. Bo ekran w tym laptopie to jest to, co mnie urzekło oczywiście. Najbardziej, jest naprawdę przepiękny e, i powiem Wam tak przede wszystkim 18 cali. To jest pierwszy tak duży laptop, jaki mam. Proporcje 16 na 10 rozdzielczość poszerzone QHD, e, czyli nietypowe 1440p, bo jest on szerszy, e, dlatego też ma tą rozdzielczość większą. Natomiast, właśnie to mnie w nim cieszy. No i odświeżanie 240 Hz. To jest ekran stworzony, skrojony pod granie. Pod granie bez żadnych kompromisów, bo naprawdę 240 Hz na takim pięknym ekranie, którego sam Asus nazywa Rock Nebula Display, za tą nazwą kryje się przepiękny mini LED. Wow, 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 wow stop! Stop, tutaj stop, bo właśnie montuję ten materiał, jestem w tym momencie, który wysłyszeliście przed chwilą i nie, to nie jest mini LED. Ten laptop ma tak dobrego IPS-a, bo to jest, no powiedzmy, że zwykły IPS. Ale jest tak dobry, że mnie sprękował. Ja myślałem, bo, że, że to jest mini-LED, bo ten laptop też występuje w konfiguracji z mini-LEDem i wtedy nazywa się ten ekran nie Nebula Display, a Nebula HDR Display. No i powiem Wam szczerze, tym bardziej jestem w szoku. Więc teraz uwaga do reszty tego filmu. Gdziekolwiek będę mówił, że jest to mini-LED, przepraszam, pomyłka, to nie jest mini-LED, to jest IPS, ale genialny IPS, naprawdę genialny, i to nie jest tak, że ja. Mam na co dzień kiepskiego IPS-a. To jak dostałem coś lepszego, to nagle wow, bo to na czym teraz pracuję, to OLED i, i, i OLED. I ja z OLED-a testując tego laptopa, myślałem, że to niemalże to samo. Że to mini LED, no bo mini LED oferuje jakość bardzo, bardzo zbliżoną, o ile nie taką samą, a czasami nawet lepszą jak OLED-y. Więc wow, wow, good job. Po raz kolejny w tym, w tym temacie tutaj, że taki ekranik Wam się udało w tym cudenku zainstalować. Więc wracamy już do recki, regularnej. Pamiętajcie, nie mini LED, IPS, standardowy. Albo powiedziałbym więc, że niestandardowo dobry jak na IPS. Naprawdę te kolorki to jest absolutnie najlepszy gamingowy ekran w laptopie jaki widziałem, i jeden z najlepszych ekranów jakie widziałem w ogóle jest genialny. Te kolory, ta głębia, ta imersja kolorów jest niesamowita. I to jest to, co w tym lapku mnie najbardziej urzekło. I Zazwyczaj, w stosunku do laptopów, takich mocarnych, największe ale miałem do ekranu. Na zasadzie wiecie, no niby genialna, potężna specyfikacja, ale co z tego jak no, nie do... Do końca jestem zadowolony z tego ekranu. Ja osobiście bym nie korzystał. Zazwyczaj tak miałem, Ta, tak tutaj nie jest. Tutaj jest wprost przeciwnie właśnie ten ekran sprawił, że jest to laptop, który z taką no, dużą, dużą pewnością byłby mi w stanie zastąpić PC. Z wykorzystaniem tego ekranu, nie z wykorzystaniem ekranu zewnętrznego. Wiadomo, lepiej się pracuje na dwóch ekranach, więc jakby był zewnętrzny, no to spoko. Ale na samym tym ekranie pracuje się turbo-komfortowo że o tych kolorkach już nie wspomnę. A gra się po prostu jak złoto. Gry wyglądają pięknie, chodzą płynnie, przez to wysokie odświeżanie, ale też przez to, jaką oferuje nam wydajność, bo w każdą grę na ultra, czy to killer cyberpunk, czy wiesiek taki troszeczkę zgliczowany po tych nowych update'ach w wersji next genowej, to jest spokojnie 90-100 klatek w maksymalnej rozdzielczości, jaką ten lap laptop oferuje. Mniej wymagające gry, w jakich ja testuję osobiście, to jest tak, Dying Light 110 120 klatek na ustawieniach maksymalnych. Więc nie dość, że wykorzystujemy ten potencjał, to moc, to jeszcze wykorzystujemy ten wyższy to wyższe odświeżanie tego ekranu, który znajduje się w tym laptopie. Podobnie też w Assassin's Creed Valhalla tutaj też 100 klatek. Jak już wcześniej wspominałem, Cyberpunk no to okolice 90, między 80 a 90 klatek na ustawieniach maksymalnych. Oczywiście z wyłączonym ray tracingiem. Tutaj, jakbyśmy chcieli raytracinga tracinga sobie na maksę odpalić, no to musimy wspomagać się dlss -em. Ale ja osobiście testowałem bez em, tych ustawień, żeby pokazać tą natywną możliwość renderowania. Podobnie w wieśku. Wiesiek niestety kuleje troszeczkę z optymalizacją, ale to był pierwszy setup sprzętowy, nawet. Nawet setupy desktopowe nie oferowały mi takiej płynności. Tutaj jestem zaskoczony, bo testowałem mocarne karty graficzne pokroju 4080, 4090 i może to kwestia optymalizacji wieśka, ale potrafiło mi chrupnąć, jeżeli chodzi o 1% low, jeżeli chodzi o wydajność. Tak tutaj na tym laptopie się to nie zdarzyło. Bardzo dobra wydajność, jeżeli chodzi o ten najniższy framerate, a no ten najwyższy, no to już jak najbardziej dla takiej gry pokroju Wiedźmin aż za dużo tych klatek. No nigdy klatek nie za dużo dla Prawdziwych gamerów, ale to okolice właśnie 90 na spokojnie, nawet więcej ten lapek wyciągał, więc grało się przebosko. I to jest taki pierwszy laptop, na którym grało mi się tak, że w sumie nie miałem potrzeby prześ... przejścia na większy monitor, gdzie nie miałem potrzeby, wiecie, takiego pomyślenia: no fajnie, fajnie, ale PC jednak lepszy. Jak najbardziej w 100% byłby mi w stanie zastąpić granie na PC, a zwłaszcza na moim, który jest dużo słabszy od tego lapka. Natomiast przejdźmy już troszeczkę do minusów e, tego lapka. Minusem jest tutaj e, no. Na pierwszy rzut oka niezbyt duża ilość portów. Co prawda, mamy tu dwa Thunderboldy, mamy pełne wejście RJ na Ethernet i to jest spoko, to jest bardzo na plus. Mamy tutaj złącze do ładowania, no i właśnie, to jest ten minus. Czyli złącze do ładowania z boku, a nie z tyłu. Ja uwielbiam rozwiązania, jak złącze do ładowania jest z tyłu. Co prawda, tutaj jest to troszeczkę wytłumaczalne tym, że z tyłu mamy idealnie rozprowadzone wypromieniowywanie całego ciepła, więc wyrzucane jest z tyłu. Nie jest wyrzucane gdzieś za bardzo na boki, chociaż tutaj też takie odpromienniki są, ale nie takie duże. Większość jednak rozchodzi się do tyłu i nie podgrzewa nam całego lapka. Cały lapek z góry, klawiatura i tak dalej jest przyjemnie chłodna nawet jeżeli, wiecie, wszystko z tyłu leci bardzo, bardzo gorące powietrze. Tutaj widać, że ta temperatura jest bardzo dobrze odprowadzana. To pewnie przez to, że jest tutaj zastosowany ciekły metal, czyli Thermal Greasy Conductonaut. No, chyba najlepszy w tym momencie odpromiennik ciepła, który możemy umieścić pomiędzy procesorem, czy też kartą graficzną, a już docelowym odpromiennikiem, jaki jest na rynku. I bardzo dobrze, że Asus tutaj coś takiego zastosował. Ponieważ przy tak prądożernym procku, czy też mocarnej karcie graficznej te temperatury byłyby tutaj dużo gorsze, gdyby nie zastosowanie tej technologii i nie zastosowanie technologii Trifan, czyli trzech wentylatorów. Nie dwóch, jak zazwyczaj jest w laptopach gamingowych, ale aż trzech. Dzięki temu temperatury w grach to była okolica 70 stopni. Niestety, tutaj minusik, hałas laptopa jest dość wysoki i to naprawdę, no, powiem Wam szczerze, przydadzą się tutaj słuchawki z aktywnym tłumieniem hałasu. Naprawdę, albo zwykłe po prostu słuchawki, ponieważ laptop jest dosyć głośny. Na całe szczęście jest to szum, nie pisk, nie jakiś taki jazgot tych wentylatorów, a jest to po prostu szum dość wysoki, ale no tutaj po prostu fizyki nie da się przeskoczyć, jest to dość cienka konstrukcja, więc gdyby tu były dwa standardowe wentylatory, to byłby jak odrzutowiec całe szczęście aż tak źle nie jest. Miałem laptopy o dużo gorszej specyfikacji, dużo głośniejsze, z dużo gorszą kulturą pracy, więc widać, że tutaj, jeżeli chodzi o ten system chłodzenia, zostało to rozwiązane na tyle dobrze, na ile po prostu się dało, a pewnych rzeczy nie przeskoczymy, dlatego też mamy pecety, bo coś za coś, nie? Tutaj rozmiar, a tutaj kultura pracy. Więc jeżeli chodzi o dźwięk, no to jest tutaj dość głośno, ale ja całe szczęście gram zawsze na słuchawkach, więc mi tutaj absolutnie to nie przeszkadzało. Ehm, jeszcze wrócę do tych złącz, ponieważ tutaj mamy dwa USB typu A. No co w sumie nie daje nam jakiejś szałowej ilości złącz, podłączamy myszkę, podłączamy jakieś tam słuchawki na USB. No i, no, i w sumie, co więcej, musimy podłączać, więc no, dla jednego dużo, dla niektórych może tych złącz być troszeczkę mało. Nie jest ich za mało, ale nie jest ich też jakoś super dużo. Ale widać, że jest to bardziej kierowane typowo do graczy, nie, nie dla jakichś nie, kreatywnych twórców, chociaż jak najbardziej montaż filmów i renderowanie na tym laptopie jest super. Też dzięki temu, właśnie po raz kolejny ekranowi, który się tutaj znajduje więc pod tym względem ten lapek absolutnie mnie kupił i rządzi ja lubię też osobiście ten program Armor Create od Asusa, fajnie tam da się wszystkim zarządzać wybierać sobie scenariusze, czy ma być jakiś silence, performance patrzeć jakie mamy taktowania na wszystkim, no oczywiście pełne zarządzanie podświetleniem, które tutaj genialnie wygląda, naprawdę pięknie prezentuje się to podświetlenie które fajnie współgra z tym takim dość stonowanym wyglądem tego lapka, bo to nie jest. Zresztą pójdźcie sobie do yy, unboxingu, tam zachwycałem się bardziej, że podoba mi się to, że to nie jest taki typowy, gamingowy, wiecie, powyginany, ale jest stonowany, a przy tym ma ten pazur taki mocarny, więc podsumowując naprawdę kawał sprzętu. Kawał sprzętu, jeżeli chodzi o wydajność. Kawał sprzętu, jeżeli chodzi o duży, piękny ekran. Kawał sprzętu, jeżeli chodzi też o gabaryty. Niestety, kawał sprzętu też, jeżeli chodzi o cenę, bo za tego laptopa damy ponad 20 koła. Ale jest to absolutnie sprzęt, który w dziedzinie laptopów jest sprzętem najlepszym do grania. Jakby w sensie, jeżeli ktoś szuka najwydajniejszej, najbardziej bezkompromisowej maszyny pod gaming, mobilnej, to lepszego lapka raczej nie znajdzie. Ym, I powiem Wam szczerze, no, takiego potwora się nie spodziewałem. Tutaj wydajność przebija wydajność poprzedniej generacji najwydajniejszego protka i najwydajniejszej karty graficznej. Jeżeli byście złożyli na i9 12 generacji 12900KS choćby i RTX 3090 pc to on będzie mniej wydajny niż ta bestia, która jest laptopem. Oczywiście jest jeszcze kwestia baterii, która jest tutaj kołem zapasowym, bo do gamingu ta bateria no to absolutnie padnie Wam w godzinę, albo nawet mniej z tym poborem prądu przez te bebechy, które tutaj są. Do przeglądania stron i do oglądania jakichś filmów no to już kilka godzin Wam ta bateria wytrzyma, bo jest dość duża. Tu jest 90 watogodzin. Maksymalna wielkość baterii, jaka może być w lapku, który możecie zabrać do samochodu, do samolotu. Jeżeli byłaby troszeczkę większa, no to już do samolotu by, wam, by Was nie wpuścili z takim lapkiem, dlatego też producenci jak wrzucają to maksymalnie 90 watogodzin. Cóż, dajcie znać, dajcie znać czy jesteście fanami takich oto przepotężnych maszyn? Ja wiem, bo już po unboxingu, że mam widzów, którzy mają na przykład poprzednią generację tej bestii i tutaj bardzo mnie to cieszy, no ja bym takiego lapka naprawdę przytulił. Co prawda, wolę te rozwiązania mobilne od Asusa, choćby jak miałem tego Asusa OLEDowego ostatnio. Tam był też przepiękny ekran, ale tam był ekran OLEDowy. Tutaj Mini LED, no prawdziwy potworek i strasznie się cieszę, że miałem okazję go przetestować i cieszę się, że Asus tutaj poszedł mi na rękę, bo pierwotnie miała do mnie trafić konfiguracja z 4080, a ja powiedziałem, nie, stop, ja chcę najwydajniejszy. w sensie co tam macie najmocniejszego to mi wyślijcie i Wysłali mi to cudo i to mnie bardzo cieszy, bo zobaczyłem jak potężne potrafią być laptopy. No, laptopy już w tym momencie z powodzeniem mogą zastępować PC. jeszcze jest kwestia tej kultury pracy: chociaż podejrzewam, że gdyby tutaj Asus nie odrobił pracy, jeżeli chodzi o tego konduktonauta i ten system trzech wentylatorów, to mogłoby być dużo, dużo. Gorzej, jeżeli chodzi o tą kulturę pracy, a tak, no to jest tak standardowo jak dla laptopów gamingowych. Dajcie znać, co sądzicie o takim sprzęcie. Ja Wam za dzisiaj dziękuję. Dziękuję też Asusowi za podesłanie tego cuda na testy. No i cóż, widzimy się w kolejnym filmie, który mam nadzieję, już jutro. A tymczasem miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie. Do zobaczenia. Cześć.